Witać. Już drugi raz mam przyjemność być na treningu do wyścigu Twarda Skóra. Oczywiście już drugi raz nie będzie mnie wtedy na wyścigu, bo sam wyścig pokrywa mi się znowu z czymś innym. Mamy mały przystanek w Kotuniu na lody. Bardzo jest tu sympatycznie, jest nawet zestaw narzędziowy z pompką i z jakimiś kluczami, można sobie coś podregulować. A ze mną jest jeden z głównych organizatorów całej inicjatywy. Grzegorz, opowiedz w kilku zdaniach, dlaczego warto do Was przyjechać, kto ten wyścig organizuje, po czym jedziemy, jakie są dystanse, czy do wygrania jest dom, czy samochód, czy auto, jak to u Was wygląda? Niestety tylko 1500 zł jest dla... Gotówka, żywa gotówka, słuchajcie. Ale a czy można startować z licencją, czy to jest tylko amatorski wyścig? Można startować z licencją, bez licencji, na rowerze, na hulajnodze, to oczywiście trochę żartuję, ale rower sprawny, kask i można się zapisać, jechać. Nagroda, tak jak mówiliśmy, 1500-1700 plus nagrody w kategoriach wiekowych. Pomysł zrodził się przypadkiem oczywiście, bo jako wójtowie powiatu siedleckiego rozmawialiśmy o jakiejś wspólnej imprezie, która by połączyła wszystkie gminy w jakieś jedno wydarzenie. No i ja opowiedziałem o Tomku Skórze, takim naszym kolegu biegaczu, wolontariuszu, że na swoje 40 urodziny objechał powiat dookoła i może to byłaby inspiracja do organizacji takiej imprezy. I są dwa dystanse. 200 i 100. 200 to jest dystans, który otacza cały powiat siedlecki. Setka no, jest dla takich półamatorów, że tak powiem. Dobra, można się i tak zmęczyć. Można się zmęczyć. Jedziemy 200-100, już trzecia edycja, też idea tego typu, że co roku start meta jest w innym miejscu. Pierwsza edycja była właśnie w Kotuniu, druga edycja w tamtym roku była w Zboczynie i w tym roku w Wodynie będą nas gościć 31 sierpnia od samego rana. Super, a powiedz mi, bo formuła wyścigu jest taka, że raczej nie chodzi o to, żeby się ścigać tak całkiem na serio, bij za bij. Tak jak mówiłeś, są bardzo porządne nagrody, jak na polskie realia wyścigowe, ale generalnie wyścig jest adresowany do normalnych rowerzystów. Tutaj jedziemy trening po trasie tej mniejszej pętli. Minęły mnie chyba przez godzinę dopiero 3 auta, także drogi praktycznie puste, niezły asfalt. Drogi są świetne, trasy też są poprowadzone przez malownicze tereny naszego powiatu. Można odpocząć, można się pościgać, jeśli coś chce. Najlepsi zawodnicy na dwóch pierwszych edycjach 200 km pokonywali poniżej 6 godzin, to o czym świadczy, średnie wychodziły powyżej 37 na godzinę. Także przyjeżdżają też im mocni zawodnicy. A powiedz mi jeszcze też w dwóch zdaniach o organizatorach i o całej w ogóle otoczce, bo tutaj jest tak trochę jak nie w Polsce, tak trochę bardziej tu jakby lubią rowerzystów, bo ja jak idę na rower, to zawsze mam z tyłu głowy, że jednak jestem intruzem i u nas to tak się rowerzystów nie lubi jakoś bardzo, a tu właśnie nawet przy tej kawiarni stanęliśmy, pani jest bardzo miła, kupiliśmy lody, kawę dała nam w gratisie, jest pompka, są narzędzia rowerowe. Skąd tutaj takie dobre podejście dla rowerzystów i kto z wolontariuszy organizuje też to wydarzenie, bo trochę mi mówiłeś, jak jechaliśmy na rowerze. Głównym organizatorem jest lokalna grupa działania Ziemi Siedleckiej, ale włączają się w to również samorządy, wszystkie gminy powiatu siedleckiego. Mamy dofinansowanie również z starostwa powiatowego, czyli powiat siedlecki. Też staramy się o finansowanie z województwa mazowieckiego, czyli Mazowsze Serce Polski. No i zbiera nam się pokaźny budżet. Po imprezie jest również impreza plenerowa, koncerty. A właśnie to dla na rodziny też coś zapytać. Jeżeli przyjadą osoby towarzyszące, będzie na pewno miasteczko dla dzieci. Tak było w tamtym roku. Dla każdego coś miłego. Czyli ktoś z rodziców może się pościgać, a osoby towarzyszące będą miały co ze sobą zrobić, czekając na swojego zawodnika. Myślę, że w Twoim filmiku umieścimy link do relacji z tamtego roku. W tamtym roku mieliśmy nawet taki bardzo przyjemny akcent na koniec imprezy. Jeden z zawodników oświadczył się swojej dziewczynie. Myślę, że dzisiaj są już szczęśliwym małżeństwem. No i tym pozytywnym akcentem zakończmy.
Uważajcie, bo możecie wrócić z żoną, także zapraszamy. Dziękuję Ci, Grzegorz. Do zobaczenia. My dziękuję, już lecimy. Również zapraszamy. Ja będę na wyścigu. A my już lecimy dokręcić, bo nam jeszcze 7 dych zostało. Tak jest. Hej. Dzięki. Uff, przeżyłem trening. Prawie 110 km. Trochę mi tam chłopcy naciągnęli na strawie. Znowu powpadało mi tam jakiś prawie rekordowych wyników. Możesz sobie luknąć. A ja mam dla Was jeszcze jedno insiderskie info. Do dzisiaj, nie wiem, chyba do północy, macie tańsze wpisowe 120Z, a potem będzie 140. Niby nie majątek, ale zawsze parę groszy do przodu, szczególnie jak na przykład zapisujecie dwie osoby. Zapraszam na wyścig. Siema, hej!